W dzisiejszym odcinku Topowej Dychy opowiem Wam o 10 nowoczesnych technologiach, które wcale nie są takie nowe. Miejsce 10. Miotacz ognia. Znany nam miotacz ognia powstał w 1901 roku, a za jego wynalazcę uważa się Richarda Fieldera. Broń zasilaną paliwem po raz pierwszy użyto w trakcie I wojny światowej. Jednak już 1300 lat wcześniej Imperium Bizantyjskie posiadało swoje własne miotacze ognia, a dokładniej ognia greckiego. Był to pierwowzór napalmu, którego skład do dziś pozostaje nieznany. Zresztą trudno się dziwić, za jego ujawnienie groziła kara śmierci. Miotacze ognia greckiego głównie montowano na łodziach, a płonąca mikstura potrafiła płonąć na powierzchni wody. Miejsce 9. Chirurgia plastyczna. Za twórcę współczesnej chirurgii plastycznej uważa się Harolda Gillisa. W 1917 roku, korzystając z przeszczepu skóry, rekonstruował on twarze weteranów I wojny światowej. Jednak historia chirurgii plastycznej sięga 3000 lat przed naszą erą. Według tak zwanego papirusu Edwina Smitha, Egipcjanie rekonstruowali nosy złodziei, którym za karę je obcięto. Sfinks wciąż czeka w kolejce na operację finansowaną z NFZ-u. Miejsce 8. Automaty na żetony. Automaty na żetony pojawiły się po raz pierwszy na ulicach Londynu pod koniec XIX wieku. Wydawały one m.in. pocztówki oraz książki. Jednak Heron z Aleksandrii w I wieku przed naszą erą stworzył specjalne maszyny, które po wrzuceniu weń złotej monety wydawały wodę święconą w świątyniach. Moneta spadająca do środka obciążała dźwignię, która otwierała zawór. Miało to zapobiec chytrusom, którzy nabierali więcej wody niż opłacili. Dzisiejsze maszyny wydają wszystko, od napojów gazowanych, biletów, aż po używane majtki studentek, jakie można kupić w Japonii. Miejsce 7. Budzik. Wynalezienie budzika przypisuje się Lewiemu Hutchinsonowi. W 1787 roku stworzył on zegar, bijący codziennie o 4 rano. Jednak aż 440 lat przed naszą erą sam Platon stworzył wyjątkowy zegar wodny z opcją budzenia. Zegar ten działał na zasadach klepsydry, po zalaniu odpowiedniej komory wydawał świsty, które budziły filozofa. Szkoda tylko, że nie było opcji wybrania drzemki. Miejsce 6. Wykrywacz trzęsienia ziemi. W 1875 roku włoski naukowiec Filippo Cecchi wynalazł nowoczesny sejsmograf mogący wykrywać trzęsienia ziemi. Składał się on z dwóch wibrujących wahadeł i dużej metalowej cewki. Jednak urządzenie mogące wykrywać trzęsienia ziemi wymyślono 2000 lat temu w Chinach. Pochodzący z państwa środka Zhang Heng stworzył pierwszy na świecie sejsmoskop w 132 roku naszej ery. Był to prawie dwumetrowy dzban ozdobiony smokami. Poruszony przez trzęsienie ziemi wypluwał on małą metalową kuleczkę przez gębę smoka. 6 lat po stworzeniu wynalazku Zhangowi udało się zanotować trzęsienie ziemi w prowincji Gansu znajdującej się 2500 km dalej. Miejsce 5. Automatyczne drzwi. W 1954 roku Amerykanie Dee Horton i Lou Hewitt stworzyli automatyczne drzwi, które miały rozwiązać problem łopocących drzwi w trakcie wiecznej pogody. Jednak w 1950 roku znany wam z miejsca 8. Heron z Aleksandrii zbudował automatyczne drzwi do świątyni, które można było otworzyć poprzez rozpalenie ognia na ołtarzu. Wytwarzało to ciśnienie, które następnie opuszczało mechanizm szczepiony do serii Lin. Trochę jak w grze God of War, tylko z mniejszą ilością puzli. Miejsce 4. Baterie. Powstanie baterii jest głęboko powiązane z włoskim naukowcem z XVIII wieku, Luigi Galvanim. Odkrył on, że przepływ prądu sprawia, że mięśnie martwych żab kurczą się. Zainspirowany eksperymentami Galvaniego fizyk Alessandro Volta stworzył prostą baterię w 1799 roku, składającą się z metalowych dysków i tektury nasączonej kwasem. Jednak w 1938 roku archeolodzy odkryli gliniane dzbany w Bagdadzie, w których znajdowały się miedziane cylindry z metalowym drążkiem w środku. Niektórzy uważają, że mogły być to prymitywne baterie. Nazwano je nawet bateriami z Bagdadu. Profesor archeologii Elizabeth Stone stwierdziła, że nie zna ani jednego archeologa, który uznałby tę teorię za prawdziwą. W 2005 pogromcy mitów udowodnili jednak, że ten artefakt może wytworzyć 4 V elektryczności po odpowiednim spreparowaniu. Jest to wystarczająca ilość, by galwanizować monety czy biżuterię.
Miejsce trzecie, komputer. W 1900 roku we wraku obok greckiej wyspy Antikythera odkryto tajemniczy mechanizm na zatopionym statku. Dopiero 70 lat później udało się rozszyfrować jego przeznaczenie. Ten swego rodzaju analogowy komputer służył do badania ruchu Słońca oraz Księżyca. Pozwalał także na badanie gwiazd, a mechanizm o podobnej złożności pojawił się dopiero w XVIII wieku. Trzeba przyznać, że Grecy byli daleko przed konkurencją. W XIX wieku Charles Babbage stworzył swój pierwszy mechaniczny komputer. Miał on 3 metry długości oraz ważył 5 ton. Służył do liczenia matematycznych funkcji. Potężniejszą maszynę trzymasz zapewne właśnie w swojej kieszeni. Ciekawe, czy w przyszłości nasze laptopy również będą się wydawać ogromne. I miejsce drugie, promień śmierci. W 2007 roku amerykańska armia stworzyła tzw. Active Denial System, mikrofalową broń mogącą zadawać dotkliwe poparzenia, nie wywołując śmiertelnych obrażeń. Jednak w 212 roku przed naszą erą Archimedes zaprojektował prostszą wersję tego urządzenia. Wykorzystał on miedziane lustro, które miało odbijać skupione promienie słońca i podpalać wrogie okręty. W 2004 roku pogromcy mitów spróbowali stworzyć taką maszynę, niestety bezskutecznie. Uzyskana temperatura była po prostu zbyt niska. Rok później udało się to naukowcom z MIT, którzy podpalili dębowy statek po 10 minutach naświetlania. I miejsce pierwsze, roboty. Pierwszy taki typowy robot powstał w 1948 roku i stworzony został przez Williama Graya Waltera. Wyglądał podobnie do żółwia i gdy padała mu bateria, samemu powracał do stacji ładującej. Jednak i tu Heron z Aleksandrii mógłby napisać komentarz pierwszy. Stworzył on napędzane na parę automatony prezentujące proste przedstawienia dla publiki. Robociki można było analogowo zaprogramować do wykonywania konkretnych czynności, a skomplikowany system zębatek, cylindrów i lin wprawiał je w ruch. Znacie jeszcze jakieś wynalazki, które tak naprawdę są starsze niż myślimy? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym kliknijcie o tutaj, by zobaczyć najnowszy odcinek na kanale Topowe Teorie Spiskowe, gdzie dowiecie się, czy Kuba Rozpruwacz naprawdę był Polakiem. Ja zapraszam Was do oglądania, a my widzimy się w przyszły wtorek. Piona!